Dzień dobry, witam Was w kolejnym odcinku Gramatyki Angielskiej w 5 minut. Dzisiaj opowiem Wam o czasie Present Simple. Ten filmik przeznaczony jest zarówno dla osób, które już troszeczkę uczą się języka angielskiego, jak i tych, które dopiero zaczynają przygodę z językiem angielskim, ponieważ to jest ten czas, który jest jako pierwszy wprowadzany w nauce języka angielskiego. Wam, w moim wydaniu, czas Present Simple powinien kojarzyć się z supermenami. Co to oznacza? O tym troszeczkę dalej. Zatem zaczynamy. Budowę zdań w czasie Present Simple podzielę na 3 kategorie. Zdania twierdzące, przeczenia oraz pytania. Najpierw zajmiemy się zdaniami twierdzącymi. Grupę osób musimy podzielić sobie na dwie. W pierwszej grupie mamy I, you, we, they. I gdy chcemy stworzyć zdanie ja gram, ty grasz, wy gracie, my gramy, to bierzemy czasownik ze słownika i takim, jakim jego weźmiemy ze słownika, wstawiamy do zdania. Czyli aby powiedzieć ja gram, powiemy I play. Gdy chcemy powiedzieć ty grasz, you play. I słuchajcie, generalnie mamy już gotowe zdanie. Ale wspomniałam Wam o supermenach. Co to oznacza? No właśnie, już teraz Wam o tym powiem. Osoby he, she, it to są właśnie supermeni. Co to znaczy? To znaczy, że przy nich już nie jest sprawa tak zupełnie prosta jak przy I, you, we, they. Ale na szczęście nie jest bardzo skomplikowana, ponieważ aby powiedzieć on gra, ona gra i to gra, wówczas do czasownika musimy dokleić literkę S, ponieważ supermeni na koszulce mają literkę S. I to właśnie teraz czynimy. He plays, she plays, it plays. On gra, ona gra, to gra. Przejdźmy do kilku przykładów. I go to the mountains twice a year. Zobaczcie, chcę powiedzieć, że ja wyjeżdżam w góry 2 razy w roku. Mamy I, mamy go, czyli taki czasownik, jak znajdujemy w słowniku, no i reszta zdania. I go to the mountains twice a year. Kocham góry, zatem jeżdżę w nie minimum 2 razy do roku. I go to the mountains twice a year. My son goes skiing every winter. To jest mój syn. And he goes skiing every winter. Zobaczcie, mój syn jest supermanem. To znaczy, że ma literkę S na swojej koszulce, dlatego o nim powiem my son goes skiing every winter. Thank you. I kolejny przykład. Michael and Big Bear go to school every day. Michał i Wielki Niedźwiedź chodzą do szkoły codziennie. Michael and Big Bear to jest Michael, to jest on i Big Bear to jest on, więc moglibyście się przyczepić, że no ale halo, on to jest Superman, ale nie, my nie mówimy o Michale i nie mówimy o Wielkim Niedźwiedziu oddzielnie, tylko mówimy o nich, czyli Michael and Big Bear to generalnie są oni, dlatego do czasownika nie dokleimy żadnej końcówki. Michael and Big Bear go to school every day. We live in Poland, czyli ty i ja, razem my, mieszkamy w Polsce. My żyjemy w Polsce, więc znowu zdanie skonstruowane jest w sposób taki, że po osobie bierzemy czasownik ze słownika taki, jaki on jest, nic mu nie dodajemy, nic nie zmieniamy i mówimy we live in Poland, mieszkamy w Polsce. Omówiliśmy zdania twierdzące, w takim razie przechodzimy do przeczeń. W przeczeniach znowu mamy ten sam podział, czyli I, you, we, they i po nich, aby powiedzieć nie, czyli ja nie gram, ty nie grasz, on nie... przepraszam, ja nie gram, wy nie gracie, my nie gramy, wówczas musimy dorzucić takie magiczne słowo don't. I don't, które oznacza nic więcej jak do not. Dla nas Polaków oznacza to po prostu nie. I my tutaj nie będziemy rozdzielać tych 2 słów w momencie tłumaczenia. Dla nas don't po prostu oznacza nie. I to musicie zapamiętać w języku angielskim, że my w polskim mamy końcówki i cały czas coś gmeramy przy końcówkach, natomiast w angielskim tych końcówek jest niewiele. I więcej dzieje się w tak zwanych operatorach, ale to trudne słowo, więc może nie musimy koniecznie w tej chwili o tym mówić. Ale pamiętajcie, gdy chcemy powiedzieć ja nie gram, to powiemy I don't play. Gdy chcemy powiedzieć oni nie grają, to tak samo powiemy they don't play, zmieniając tylko i wyłącznie osobę, o której mówimy. No a co się dzieje z naszymi supermenami? Sytuacja jest podobna do tej, którą mieliśmy w poprzednim zdaniu. To znaczy, że znowu pojawia nam się literka S, ale tak jak Wam wspomniałam, Superman ma tylko jedną literkę S na swojej koszulce. Więc ta literka S tym razem nie wędruje do czasownika, tak jak było to w zdaniu twierdzącym, ale pojawia nam się przy słówku doesn't. Doesn't to jest w zasadzie to samo co don't, tylko dla he, she i it. I zobaczcie, wykorzystaliśmy już literkę S w tym miejscu, to oznacza, że czasownik będzie tak samo jak przy I, you i they, będzie w formie podstawowej. Ok? Mam nadzieję, że jest to zrozumiałe. Lecimy w takim razie do przykładów. I don't like Tom. Popatrzcie, to jestem ja i Tom. I don't like him. Zobaczcie, zdanie zbudowane jest w sposób następujący. I, tak jak wspomniałam, mamy słówko, które dla nas znaczy nie, czyli don't, I don't i czasownik w formie podstawowej like. Kolejny przykład. Julia doesn't read books. Julia to jest Superman, a w zasadzie Superwoman, więc musi mieć tę literkę. No i zobaczcie, literka S jest obecna w tym operatorze doesn't, o którym wspomniałam w poprzednim slajdzie. Julia doesn't read books. This is Julia and she doesn't read books. Kolejny przykład. My sister and I don't write letters. Moja siostra i ja nie piszemy listów. No bo kto w tych czasach pisze listy? Znowu moglibyście powiedzieć, ale halo, przecież moja siostra to jest ona, no i hello, gdzie jest S? No nie, bo ja mówię moja siostra i ja, więc w domyśle mam słowo my. My nie piszemy listów. My sister and I albo we don't write letters. Skoro omówiliśmy twierdzenia i omówiliśmy przeczenia, to przejdźmy do pytań. I znowu rozpoczynamy opowieść na temat pytań od tego magicznego słówka, które nam się pojawiło w przeczeniu i ja Wam wspomniałam, że to jest don't, czyli generalnie jest to do not, ale w przeczeniu, ponieważ chcemy szybko mówić, no i w zasadzie w większości używamy język do mówienia, dlatego używamy nie te dwa słowa oddzielnie, czyli do not, co możemy również robić, ale w mówieniu raczej używamy don't. I ten operator tak zwany, czyli to ekstra słówko, pojawia nam się tym razem jeszcze przed osobą. Czyli gdy chcemy spytać, czy ty, czy my, czy wy gracie, to zadamy pytanie do I, do you, do we albo do they. A w przypadku Supermanów, tak jak mam nadzieję, że już domyślacie się, tym razem dla he, she i it S pojawi się przy operatorze does. No i to, co wspomniałam wcześniej, że skoro does już wykorzystało naszą literkę S, to oznacza, że dla wszystkich osób czasownik będzie w formie podstawowej, bo wykorzystaliśmy je przy operatorze does. No i jak wyglądają krótkie odpowiedzi do you play albo do they play? Gdy chcemy odpowiedzieć tak, odpowiadamy yes, I do albo yes, we do. Natomiast gdy chcemy odpowiedzieć dla he, she, it, no to oczywiście zwróćcie uwagę na to, że tutaj pojawia nam się ten operator. Ten sam, dokładnie ten sam, który pojawia się tutaj. Yes, I do. Natomiast dla does he play odpowiemy yes, he does. Zobaczcie, i tu jest does. I tu jest does, bo w taki sposób zostało zadane pytanie. A jak będzie przeczenie? W przeczeniu wykorzystamy operatory, które występowały w przeczeniach, w zdaniach przeczących. Czyli gdy chcemy powiedzieć do you play i chcemy powiedzieć nie, ja nie gram, to odpowiadamy no, I don't. A dla he, she, it, tak jak zobaczcie tutaj macie doesn't, to tak samo tu odpowiadamy no, he albo she doesn't. No dobrze, w takim razie seria ostatnich przykładów pytań w języku angielskim w czasie present simple. Do you like English? Yes, I do. Zobaczcie, to jestem ja. No i ja lubię angielski. Yes, I do. Pojawiają mi się nawet serduszka wokół mojej głowy, bo ja naprawdę uwielbiam angielski, bo jest bardzo logiczny. Oczywiście początki bywają trudne, ale nie poddawajcie się, bo istotą nauki języka jest konsekwencja i mimo, że czasem coś nam nie wychodzi, nie poddawać się. Błędy możemy robić. Nic się nie stanie, jeśli zrobimy. Zobaczycie, że im więcej będziecie próbować, tym mniej błędów z czasem będziecie wykonywać. No ale kolejny przykład pytania. Does Adam run fast? No, he doesn't. Zobaczcie, to jest Adam i Adam jest Supermanem. A więc pojawia nam się literka S przy operatorze does. Does Adam, czyli przy tym ekstra słówku does Adam. I skoro mamy czasownik kolejny, ale już Superman ma tylko jedną literkę S. Wykorzystaliśmy ją przy does, bo tylko tu możemy ją wykorzystać. Does Adam run fast? No, he doesn't. I kolejny przykład. Do your brother and sister go snowboarding every Friday? Yes, they do. Czy twój brat i siostra jeżdżą na snowboardzie w każdy piątek? Tak. Yes, they do. Twój brat i twoja siostra to są generalnie oni, więc mówimy o bracie i siostrze, więc nie mówimy o jednej osobie, tylko mówimy już o dwóch, więc nie użyjemy żadnego Supermana, no bo nie mówimy o nich pojedynczo, więc pytamy do your brother and sister, czyli użyjemy operatora do, potem mamy osobę, a w zasadzie tu są dwie osoby, your brother and sister, potem mamy czasownik go i cała reszta zdania. No dobrze, mamy wytłumaczone, jak wyglądają twierdzenia, jak wyglądają przeczenia, jak wyglądają pytania. W takim razie, kiedy używamy tego czasu present simple? W swoich przykładach użyłam, możecie sobie przewinąć oczywiście filmiki i zobaczyć, że bardzo często używałam wyrażeń typu every Friday, twice a year, every day, tak jak Michael and Big Bear go to school every day. Czyli zobaczcie, używamy czasu present simple wtedy, kiedy chcemy powiedzieć o czynnościach, które powtarzają się w naszym życiu. Mogą one powtarzać się regularnie, tak jak na przykład mam lekcję angielskiego 2 razy w tygodniu. Monday and Wednesday. Zobaczcie, mam haczyki zaznaczone. I study English every Monday and Wednesday. Uczę się angielskiego w poniedziałki i środy. Możemy również mówić o czynnościach, które powtarzają się tylko raz w miesiącu. Na przykład I visit my grandpa once a month. Odwiedzam dziadka raz w miesiącu i mamy to kółeczko zaznaczone, że raz w miesiącu odwiedzam dziadka. Może się wydarzać coś też, na przykład raz do roku, na przykład to, że jeżdżę w góry. I go to the mountains once a year. Albo twice a year, czyli 2 razy do roku. W zależności od tego, czy jest to regularnie, czy też nie, używamy odpowiednich słówek, które określają, jak często to robimy. Ale czasu present simple nie używamy tylko i wyłącznie wtedy, kiedy chcemy mówić o czynnościach powtarzających się, ale również mówimy o tych rzeczach, które dzieją się w naszym umyśle. Co to oznacza? To znaczy, że to są czynności, które w zasadzie nie są fizycznymi czynnościami, bo na przykład słowo believe, wierzyć, dzieje się tylko i wyłącznie w naszej głowie, bo nie jesteśmy w stanie tego pokazać, że ja wierzę, że umiem latać. I believe I can fly. Wierzę, że umiem latać. Ja mogę pokazać, czy ja umiem latać, natomiast to, czy wierzę, że wierzę w to, że umiem latać, generalnie nie mogę pokazać, mogę tylko powiedzieć. I believe I can fly. Używamy również wtedy, kiedy chcemy na przykład powiedzieć o potrzebie, bo to też nie jest czynność, tylko to jest to, co się dzieje w naszej głowie. I need you, potrzebuję Ciebie. Więc to nie jest coś, co jest czynnością taką fizyczną, tylko to się dzieje w naszej głowie. Więc musicie pamiętać o tym, że wszystko, co się dzieje w głowie, tylko i wyłącznie w głowie, również, gdy chcemy to wyrazić, również musimy użyć czasu present simple. I ostatnia rzecz, kiedy używamy czasu present simple, wtedy, kiedy mówimy o uczuciach. Ja generalnie podsumowuję to w taki sposób, gdy mówię o tym, kiedy używamy czasu present simple. Wszystko, co się dzieje w głowie i w moim sercu, również wyrażamy, używając czasu present simple. Na przykład to, że Ciebie lubię. I like you. Na przykład, gdy chcę powiedzieć, że kocham mojego syna. I love my son. Gdy chcemy powiedzieć oczywiście, że on kocha Annę, to powiemy he loves Anna. Zobaczcie, he loves. Znowu nam się pojawił Superman. no bo on to jest Superman. He loves Anna. To wszystko, co dotyczy czasu Present Simple na ten moment. Mam nadzieję, że wszystkie moje wyjaśnienia były dla Was czytelne i jasne, a jeśli nie, to dajcie mi znać w komentarzach. Postaram się rozwiązać wszystkie Wasze problemy i odpowiedzieć na te pytania. Dziękuję pięknie za uwagę dzisiaj i do następnego spotkania. Bye!